Hejka kochani, witam was w dzisiejszym filmie. Pojawiły się wycieki odnośnie nowej stajni, jak ona będzie wyglądała i kiedy dokładnie zawita ta aktualizacja już do gry. Dostaliśmy możliwość zdecydowania nad kolejną rasą, a oprócz tego w dzisiejszym filmie pokażę wam nowy system urodzinowy, który zawita właśnie w te urodziny w kolejnej środowej aktualizacji. Zobaczycie również spoiler odnośnie nowych outfitów, które zawitają w Halloween oraz kiedy prawdopodobnie zawita do nas Halloween. O tym wszystkim przekonacie się w tym filmie. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego filmu, to chciałbym bardzo serdecznie podziękować najnowszym 5 subskrybentom, którymi są Beata Pietrzak, Marta Ramola, Japl Agata oraz Alex Gaming and Fitness. Jeśli ten film ci się spodobał, to byłoby mi naprawdę bardzo milutko, jakby zostawił subskrypcję na tym kanale. Pozdrowienie dla wspierających, którymi są Dziękuję wam z całego serduszka, że zostaliście wspierającymi i dołączyliście do grona słoneczek. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem, a ja już dłużej nie przedłużam i zapraszam was bardzo serdecznie do obejrzenia tego filmiku. Na początku szybciutko przebrniemy sobie przez harmonogram najbliższych aktualizacji, a zaraz przejdziemy do innych rzeczy, ponieważ ten harmonogram jest dosyć ważny. Więc tak, w najbliższej środowej aktualizacji zawitają do nas 13 urodziny Star Stable. Pojawi się ten bardzo wyczekiwany event średniowieczny. Słuchajcie, słuchajcie, na Jorviku nastała era rycerstwa. Można przysiąc wierność jednemu z 4 rodów szlacheckich, a następnie udowodnić swoją wartość na arenie turniejowej, by zostać prawdziwym jorwickim rycerzem. Przydać się imponujący rumak. Wybierz średniowieczną maść godną prawdziwego wojownika. Odnośnie tych rodów szlacheckich, zobaczcie spoiler w tym filmie. Przeczytam wam dokładny opis każdego z tych rodów i będziecie już mogli sobie zdecydować, do którego będziecie chcieli dołączyć. Za 2 tygodnie, czyli 18 września, zapomniane pola pozwolą ci jeszcze lepiej spełniać średniowieczne marzenia. Masz do wyboru 3 zróżnicowane rodzaje wybiegu. Przywdziej rycerski strój i wybierz jedną z 2 dodatkowych szlachetnych maści dla swojego rumaka, by stworzyć prawdziwe dworskie odzienie. I uwaga, uwaga, kochani, za 3 tygodnie, czyli 25 września, czeka nas ta modyfikacja stajni, którą właśnie zobaczycie również w tym filmie, ale w jego dalszej części. Zejście smoka plus modyfikacja stajni. Mówi się, że smoki to tajemnicze, pradawne stworzenia, ale te istoty, które trafią na Jorvik, są równie czarujące, urzekające, co magiczne. Co powiesz na takiego towarzysza? Na średniowiecznym obszarze pojawiły się 4 smocze jaja. Faramavr i Aldrach powracają. Jeśli w tytule nie zostałoby zaznaczone, że to będzie właśnie ta modyfikacja stajni, to szczerze mówiąc po opisie w życiu bym się tego nie spodziewał. I ostatnia aktualizacja, która wyjdzie 2 października, konie Jorviku. Zgadnij, kto wrócił. Guillermo Gadea. Przybywa na Jorvik po długiej przerwie i nie może się doczekać, by urządzić westernowy wyścig koni Jorviku na ranchu Starshine. Tak prezentuje się najnowsza grafika właśnie odnośnie tego harmonogramu i ona została tak leciutko zmieniona, moim zdaniem naprawdę na plus i bardzo ładnie wygląda. Dajcie koniecznie znać, na którą aktualizację wyczekujecie najbardziej. Ja oczywiście na te urodziny, czyli na tą najbliższą środową aktualizację. Zespół Star Stable w swoim launcherze dodał nam możliwość przejścia do ankiety, dzięki której możemy zdecydować o koniach, które chcemy zobaczyć w grze w przyszłości. Zastanawiamy się, jakie rasy koni chcielibyście zobaczyć w Star Stable Online. Jeśli nie rozpoznajesz rasy, nie martw się. Wybierz spośród tych, które rozpoznajesz. Oczywiście możemy wybrać 3 rasy podczas tego jednego jakby głosowania. Jest tutaj tych koni, jak aktualnie widzicie, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. O dziwo pojawiły się tutaj właśnie konie, które są już pod generacji 3, więc możliwe, że będzie to już generacja 4, ale no nie mamy żadnych takich dokładnych informacji. Natomiast na dole ankiety mamy kolejne pytanie, które odnosi się właśnie do tego, co wiemy na temat tych koni. Takie mamy odpowiedzi do wyboru i pojawiła się również 2 ankieta, która opiera się właśnie na drodze pioniera, która zakończyła się podczas tej najbliższej środowej aktualizacji. Pojawiają się tutaj bardzo proste pytania, czyli jak bardzo byłeś zadowolony z wydarzenia, jak bardzo byłeś zadowolony z nagród i jakie nagrody chciałbyś zobaczyć w potencjalnych wydarzeniach w przyszłości. Więc oczywiście do tych obu ankiet znajdziecie link w opisie tego filmu. Teraz przejdziemy sobie do wycieków, bo to jest naprawdę bardzo ciekawy temat. Zespół
SSO 4 godziny temu opublikował post na swoim Instagramie. Ogólnie nie wiem, kiedy wy widzicie ten film, bo planuję go wstawić dopiero w piątek, więc jeżeli go oglądacie w piątek, to w takim wypadku ten post pojawił się wczoraj. Natomiast piszą tutaj, że jesień zawitała do siedziby SSO, a wraz z nią przytulne klimaty. Opis tego posta nie daje nam żadnych tutaj fajnych rzeczy, natomiast pojawiły się bardzo ciekawe zdjęcia ze szczegółowymi spoilerami na monitorach pracowników. Zdjęcie trzecie i tutaj zaczyna się robić ciekawie, bo na tym głównym monitorze ja tutaj widzę zapomniane pola i to zgadzałoby się z tą drugą aktualizacją, w sensie z tą, która wyjdzie za 2 tygodnie, czyli tego 18 września. Kolejne ciekawe zdjęcie, ono tak w zasadzie ma pewne teorie, które nie zostały do końca potwierdzone, natomiast na tym drugim monitorze po prawej widzimy coś dziwnego i najwięcej osób spekuluje, że może to być właśnie Garnok. Jak wiemy, czekają nas wkrótce zadania fabularne, które będą kończyły pewną część właśnie głównej historii. I kolejne zdjęcie, moi kochani, tutaj dzieje się naprawdę giga dużo. Na lewym monitorze, jak aktualnie możecie zobaczyć, widać nową stajnię. Ona jest właśnie w tym motywie ceglanym, o którym było wielokrotnie mówione, czy to na blogu, czy w ogóle gdziekolwiek. W końcu mamy to i moim zdaniem naprawdę wygląda to fenomenalnie. Jest to po prostu bardzo estetycznie, bardzo ładnie wygląda ta stajnia. Będą oczywiście do wyboru również inne motywy, bo to również było wspominane. Natomiast tak prezentuje się właśnie ten ceglany. A po prawej widzimy maskę Masona? Nie wiem do końca, co to jest, natomiast wygląda bardzo podobnie do mojej maski. Nie wiem, czy otrzymamy jakąś nową maskę do kupienia, natomiast ewidentnie widać, że jest to związane z Halloween. Takie wycieki otrzymaliśmy ze strony SSO. Czekam na wasze komentarze odnośnie tej stajni, co wy o niej uważacie. Wraz ze średniowieczem do gry dojdzie całkiem ciekawy system, który, jak się okazuje, będzie dawał nam możliwość wyboru, do jakiej grupy chcemy dołączyć. I to jest naprawdę, moim zdaniem, bardzo fajny pomysł. Witamy w przysiędze izby. Podgląd wybranych domów klikając na ikony. Zastaw na rzecz jednego z domów. W każdej chwili możesz wybrać inny dom. Codziennie walcz, aby zdobywać punkty i zostać pasowanym na rycerza. Zostań pasowany na rycerza w swoim domu, aby zdobywać lancę domową. Możliwe, że w tym tłumaczeniu będą jakieś luki, natomiast pierwszy dom, który się nam pojawia, jest to, uwaga, uwaga, dom żółtych wilków. Żółte wilki cenią moc i siłę, starają się stawić czoła każdej sytuacji z odwagą, w sercu i wiarą w swoją moc. I szkolenie daje im siłę, by pomagać innym bez względu na wszystko. Wzbudzają szacunek samą swoją obecnością. Kolejna grupa to dom błękitnych dębów. Błękitne dęby cenią sobie spokój i naturę. Jej członkowie starają się zachować honor i spokój w każdej sytuacji. Miłość do natury skłania ich do spędzania czasu na świeżym powietrzu, gdzie spędzają dużo czasu ze swoimi zwierzęcymi przyjaciółmi. Walczą tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby przywrócić równowagę i zachować spokój. Dom rycerzy błędnych. Rycerze błędni wędrują daleko i szeroko w poszukiwaniu przygód. Kierują się własnymi wartościami, zamiast ślubować lojalność jednemu szlacheckiemu rodowi. I ostatni dom, czyli dom jednorożców Kerise. Jednorożce Kerise cenią szlachetność i elegancję. Starają się być prawi i sprawiedliwi oraz postępować z życzliwością. Ich ubrania są luksusowe, nasączone szafranem i goździkami. Poruszają się z opanowaniem i wdziękiem, nigdy się nie śpieszą ani nie denerwują. I mamy tutaj właśnie do zbierania punkty, wykonując codzienne wyzwania w postaci potyczek, czyli będziemy walczyć, uwaga, będziemy walczyć w Star Stable, to jest totalnie crazy, ale wychodzi, że tak. Po popasowaniu na rycerza zdobędziesz lancę tego domu. W dowolnym momencie możesz złożyć przysięgę na rzecz innego domu bez utraty postępów, czyli po prostu będziemy mogli się zmieniać tymi domami i te postępy zbierać sobie sukcesywnie i one się będą kasowały, więc super. Niestety nie mamy konkretnie, jak te potyczki będą wyglądały, ale jestem tego totalnie bardzo ciekawy, bo to będzie coś zupełnie nowego, coś, czego wydaje mi się nikt się kiedykolwiek nie spodziewał, że średniowiecze aż tak wejdzie do Star Stable. Mam nadzieję, że to będzie coś fajnego i że to nie będzie trwało 3 sekundy, jak ta najbliższa środowa aktualizacja, która wyszła 4 września. Aktualnie zobaczcie sobie najnowsze sety Halloweenowe. I co ciekawe, nie mamy konkretnej daty, kiedy Halloween zawita do gry. Natomiast tutaj prawdopodobna data będzie to 9 października, czyli zaraz po tej aktualizacji z końmi z Jorviku. Tak te sesje się prezentują i moim zdaniem są one naprawdę przepiękne. Wiadomo, to jest tylko data przewidywana, natomiast na kolejnym secie mamy tutaj datę
16 października, więc w pobliżu tego okresu prawdopodobnie zawita do nas Halloween, zawita do nas twierdza galopującego Thompsona, więc będzie się działo naprawdę bardzo dużo i mam nadzieję, że z tego eventu będziemy naprawdę szczerze zadowoleni. Więc ja pięknie dziękuję wam, kochani, za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że wam się spodobał, mam nadzieję, że ten pierwszy tydzień w szkole nie był dla was taki trudny i że jakoś się wdrożymy w to wszystko. Dajcie koniecznie znać, co wy sądzicie właśnie o tym nowym systemie, który zawita wraz ze średniowieczem, bo mnie takie potyczki, takie walki, naprawdę giga, mi się to podoba, jakby ten pomysł i mam nadzieję, że będziemy z tego naprawdę zadowoleni, bo według tego, co tutaj jest przedstawione na tym spoilerze, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. A jeżeli weźmiecie udział w tej ankiecie związanej właśnie z nowymi rasami koni w grze, to koniecznie możecie napisać w komentarzu, jaką rasę chcielibyście zobaczyć. A ja życzę wam spokojnego piąteczku, odpocznijcie w ten weekend, bardzo dziękuję wam za oglądanie i cześć!